ułożenia miejscowego planu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi Męczenników Majdanka, ulicy Brońskiej, Lotniczej i Pogodnej. Wyłożenie rozpoczęło się 1 kwietnia, potrwa do 29 kwietnia. Ogłoszenie, obwieszczenie prezydenta miasta ukazało się 24 marca. Bardzo ważne, wyłożenie trwa do 29 kwietnia, niemniej później jeszcze jest termin na składanie pisemnych uwag przez osoby, które będą kwestionować rozwiązania projektowe obecnie prezentowane. Termin, nieprzekraczalny termin na złożenie uwag upływa 18 maja. Proszę Państwa, jest to spotkanie zwołane przez prezydenta dla mieszkańców w celu możliwości porozmawiania, zadania pytań z zespołem projektowym, który opracował ten dokument. Jest to dokument obszerny, dużo obszarów funkcjonalnych znajduje się. Jest to teren głównie już zainwestowany, część obszarów zainwestowanych podlega przekształceniom funkcjonalno-przestrzennym w oparciu o decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i wydane pozwolenia na budowę, które niejako muszą być już uwzględniane, jeśli chodzi o pozwolenia na budowę w planie miejscowym, jeżeli są już prawomocne, albo są te inwestycje realizowane po prostu już niezależnie od ustaleń planu, jeżeli plan wejdzie w życie wcześniej, zanim realizacja w oparciu o pozwolenie na budowę zostanie zakończona. Przedstawię zespół projektowy do Państwa dyspozycji, mianowicie na czele zespołu pan architekt Robert Kuryło, kierownik zespołu projektowego, pani architekt Anna Marzec, główny projektant planu, pani Anna Harabin, kierownik referatu ochrony środowiska i krajobrazu, pani Małgorzata Osmulska-Fornal, Kamińska-Fornal, przepraszam, obsługa komunikacyjna drogi, pani kierownik Hanna Wieniaszkiewicz, kultura, dziedzictwo i jeszcze mamy specjalistów, w zasadzie panią Edytę Welenc od skutków finansowych, zaraz dojdzie kierownik referatu skutków finansowych uchwalenia planów miejscowego pan Dariusz Habdas, ale ważne tutaj obowiązki go chwilę wstrzymały. Koło mnie jest pani inspektor Marta Ksiąkała, tok formalno-prawny, która sporządza protokół z przebiegu dzisiejszej dyskusji. Dyskusja jest nagrywana właśnie w celu sporządzenia protokołu. Przebieg będzie następujący. Zaraz udzielę głosu zespołowi projektowemu, który zaprezentuje cały ten projekt. Wiem, że Państwo głównie są zainteresowani obszarem usług w rejonie targowiska, ale no, jest to obszerny temat, są jeszcze osoby z innych obszarów ewentualnie, więc zostanie to zaprezentowane całościowo, tak jak jest na wyłożeniach. Serdecznie witamy Państwa radnych Rady Miasta Lublin, pana Dariusza Przewodzkiego, tak, pana Jakubczaka, Marcina. Bardzo, bardzo serdecznie witamy radnych z dzielnicy Państwa tutaj. No i oczywiście mieszkańców, wszelkie osoby, które są zainteresowane wyłożonym projektem planu miejscowego. Po prezentacji przejdziemy do zadawania przez Państwa pytań. Prosimy o przedstawienie się przed zadaniem pytania, żeby można było zaprotokołować. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, wsłuchujemy się w Państwa głosy. Ja tytułem wstępu już może to zakończę. Przejdziemy do prezentacji projektu planu miejscowego. Dzień dobry Państwu. Może zaczniemy od krótkiej prezentacji, w której pokażemy uwarunkowania formalne, przestrzenne, historyczne, na podstawie których został opracowany projekt planu. I następnie potem skupimy się już na samym projekcie planu miejscowego. Otóż uchwała o przystąpieniu do sporządzenia tego planu była podjęta w 2009 roku. Następnie w 2012 roku były zniwelowane granice przystąpienia
a ostatecznie w 2019 roku była podjęta uchwała, według której ten duży obszar został podzielony na 4 obszary, tak żeby łatwiej było procedować, no, ponieważ jest to bardzo duży obszar o dużo zróżnicowanej strukturze przestrzennej. Dokument studium obowiązującego od 2019 roku jest dla nas dokumentem wiążącym w opracowaniu projektu planu. Studium przewiduje na tym obszarze głównie tereny zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej, usługi, w tym usługi oświaty, tereny zieleni o charakterze publicznym, jak i również w samym tutaj centrum tego obszaru mamy teren obiektów handlowych, wielkopowierzchniowych. Jeżeli spojrzymy na obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta Lublina, to właśnie widzimy, że ten obszar do tej pory nie miał planu. Kilka tygodni temu został uchwalony plan tutaj, w tej okolicy ulicy Kosmonautów Sulisławickiej, który był właśnie częścią tego dużego podjęcia uchwały. Został on wyłożony, uchwalony i już dla niego ustalenia obowiązują. Także jak tutaj widzimy, są jeszcze białe plamy, natomiast te obszary są opracowywane i w najbliższym czasie również będą wykładane do oglądu publicznego. W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego z 1986 roku był to głównie teren zabudowy wielorodzinnej oraz związanej z przemysłem, z magazynami, usługami. Jeżeli chodzi o warunkowania własnościowe, to jest obszar bardzo zróżnicowany. Grunty leżące w tym obszarze należą zarówno do gminy, do powiatu, do skarbu państwa, do osób fizycznych, prawnych, z wieczystym użytkowaniem. Także mamy bardzo zróżnicowaną strukturę. Mamy również uwarunkowania przyrodnicze. Może skupmy się na hipsometrii, gdzie właśnie widzimy, że ten obszar skrzyżowania drogi Męczenników Majdanka oraz ulicy Pogodnej jest tutaj dosyć wyniesiony ponad teren i różnica w hipsometrii dla tego obszaru między skrzyżowaniem z ulicą Pogodną i drogi Męczenników Majdanka przy torach, to jest różnica aż ponad 20 metrów wysokości. Jeżeli obejrzymy tę mapę, właśnie zauważymy, tutaj mamy przekroczenia hałasu drogowego. Wynika z niego, że największe przekroczenia właśnie są wzdłuż ulic Pogodnej oraz Alei Wicentego Witosa, jak i tutaj przy drodze Męczenników Majdanka, co ma właśnie swoje odzwierciedlenie później w planie, ponieważ właśnie tych głównych arterii wyznaczamy obszary zielone, obszary zieleni towarzyszące po to, żeby właśnie niwelować te hałas przekroczenia. Przekroczenia hałasu kolejowego natomiast w dużej mierze no nie są aż tak duże i skupiają się głównie przy samej linii kolejowej i tutaj również wyznaczamy obszar zieleni i leśno izolacyjnej. Jeżeli mówimy o rozwoju urbanistyki w tej części miasta, zaczęła się ona właśnie w lubelskiej wytwórni samolotu, która powstała w 1936 roku. Były to budynki usługowe, wytwórcze, magazyny i na potrzeby którego zostało zorganizowane lotnisko przy dalszej części tutaj drogi Męczenników Majdanka. Pozostałościami tej całej zabudowy w zasadzie został się tylko jeden budynek. Powstały w 1933 roku. Mieści się on przy Brońskiej 2 i jest on na skrzyżowaniu ulicy Brońskiej i Męczenników Majdanka. Został on ostatnio odrestaurowany. Na zewnątrz już wygląda tak jak tutaj na tym zdjęciu, natomiast w środku jeszcze prace trwają. Jeżeli chodzi o warunkowania historyczne, mamy tutaj obiekt wpisany
projektu urbanistyczne osiedla mieszkaniowego Zamek-Bronowice, powstał w latach 51-56. Przedstawia on styl socrealizmu i jest on dosyć zdefiniowany, w dosyć dobrym stanie technicznym. Budynki są poddawane sukcesywnie remontom, poprawom. Towarzyszy mu bardzo dobrze pielęgnowana zieleń wysoka. I właśnie ten układ jest przez nas również chroniony. Są zapisy w samym rysunku planu, jak i również w tekście, zakazujące między innymi dogęszczanie zabudowy. Na obszarze opracowania znajdują się również dwie kamienice przy drodze Męczenników Majdanka 2 oraz 4. Wpisane do gminy ewidencji zabytków, podlegają na ochronie konserwatorskiej, jak i również dla nich są specjalne zapisy w planie, które mają je chronić. Na obszarze opracowania znajdują się również dwa pomniki. Jest to Krzyż Wdzięczności upamiętniający strajki na terenie lubelskich zakładów dobra samochodów w lipcu 80 roku. Wcześniej był on usytuowany przed biurowcem LSMS, natomiast po jego wyburzeniu został on na takim skwerze między dwoma ulicami Męczenników Majdanka oraz drogą dojazdową. Mamy również skwer i pomnik prymasa Stefana Wyszyńskiego przy drodze Męczenników Majdanka. Oba te skwery są w naszym planie wyznaczone jako właśnie takie specjalne strefy przestrzeni publicznej, po to, aby właśnie również chronić tutaj ich lokalizację. Jeżeli patrzymy na uwarunkowania przestrzenne, to widzimy, że w zasadzie większość terenu jest już zabudowana. Nawet te tereny, które w tym momencie są, jeszcze nie ma budynków, są już wydane prawomocne pozwolenia, prace trwają. Także ten plan tak naprawdę jest usankcjonowaniem tego, co w tym uwarunkowaniu przestrzennych mamy tutaj na terenie. Większość tych obszarów w zasadzie niewiele wprowadzamy do tego planu. Jeżeli spojrzymy na taką strukturę wysokościową, to widzimy, że przeważa tutaj zabudowa wielorodzinna w tym obszarze osiedla Bronowice. Są to przeważnie 3-4-5-kondygnacyjne budynki. W tej strukturze powstającej nieco później, w latach 70. już jest nieco różniejsza struktura zabudowy i budynki już osiągają wysokość 12 kondygnacji. Budynki usługowe są to przede wszystkim parterowe, dwukondygnacyjne, biurowe, czterokondygnacyjne. W tej dolnej części południowo-wschodniej mamy osiedle zwartej zabudowy mieszkaniowej rodzinnej, to tak zwane osiedle robotnicze z bardzo dobrze zachowaną zielenią, pielęgnowaną, dlatego w planach miejscowym również ma to swoje odzwierciedlenie w formie wyznaczonej w taki sposób nie zabudowy, stref zieleni, po to, aby właśnie nie można było dogęszczać tej zabudowy. Budynki są w dosyć dobrym stanie zachowane, są stopniowo modernizowane, docieplane, wymieniane jest walarka, chodniki, ulice sukcesywnie są remontowane, wiadomo, dużo w tej kwestii można jeszcze wykonać. Jeżeli mówimy o terenie dawnych lubelskich zakładów naprawy samochodów, obszar ten uległ transformacji takiej geoprzestrzennej, możemy powiedzieć. Zakłady upadły, został ten sprzedany prywatnemu właścicielowi. Budynki, w zasadzie wszystkie zostały wyburzone i po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy sukcesywnie od kilku lat trwa zabudowa tego terenu, nowego osiedla, zabudowa wielorodzinnej z usługami. Tutaj mam taki plan tego osiedla od inwestora i widzimy, że już 4 budynki są zrealizowane, zamieszkałe, 5 jest zrealizowany. Dlatego też w naszym planie, w projekcie planu, na nic innego nie mogliśmy tutaj poczynić, jak tylko sankcjonować ten stan.
trwa ta zabudowa, tak jak tu widzimy, od ulicy Męczenników Majdanka, natomiast w późniejszym etapie będzie jeszcze zabudowa z ulicy Wronskiej. W północno-wschodnim obszarze mamy właśnie takie osiedle zabudowy wielorodzinne, powstałe w latach 70. Mamy te budynki od 4 do 12 kondygnacji. W samym jego środku znajduje się zielony skwer urządzony, otwarta przestrzeń jako takie miejsce rekreacji, wypoczynku mieszkańców. W zachodniej części natomiast obszaru, przy samych torach kolejowych, mamy również taki obszar, który podlega transformacji przestrzennej. Istniejący tutaj budynek biurowy został wyburzony i zostały zostane pozwolenia na budowę na osiedle wielorodzinne, którego skład wynosił 3 budynki. Tutaj mam właśnie wizualizację od inwestora, jak to w przyszłości wyglądało i też widzimy na tym zdjęciu, że już prace trwają. W niedalekim tutaj położeniu ulicy Plagi Laśkiewicza występuje znowu zabudowa jedno wielorodzinna, niska, 2-3 kondygnacyjna z usługami. Gdzie często te budynki są rozbudowywane, nadbudowane i właśnie w planie wyznaczamy to teren jako zabudowy jedno i wielorodzinnej, dopuszczając usługi w budynkach. W omawianym obszarze występują również budynki użyteczności publicznej, szkoła podstawowa przy ulicy Lotniczej, kościół parafialny przy ulicy Pogodnej. Mamy również żłobek i przedszkola. Występuje tutaj również zabudowa usługowa, niedawno zrealizowany market Kaufland, pasaż usługowy wzdłuż ulicy Lotniczej. Mamy zabudowę z lat 80. usługową wewnątrz osiedla oraz tereny no, takie biurowo-usługowe przy ulicy w niedalekim tutaj położeniu ulicy Majdan Tatarski mamy właśnie skwer jako taką ogólnodostępną zieleń. W planie jest ona również właśnie wyznaczona jako zieleń publiczna bez prawa zabudowy, jako ochrona tego, co obecnie się tutaj znajduje. Jest to teren otwarty, publiczny, z ogólnodostępną zielenią. Podobny obszar znajduje się przy ulicy Krańcowej wzdłuż tego wysokiego budynku wielorodzinnego i również ma to swoje odzwierciedlenie właśnie w planie miejscowym. Tak wygląda wynik końcowy naszego planu. W całym obszarze występują tereny usługowe. Są to zarówno istniejące budynki niedawno zrealizowane, ale są również to budynki z lat jeszcze 80. I może tutaj wybiegając nieco ponad zadane pytania, chciałam tutaj zwrócić uwagę na ten teren 7U, który obecnie w tej części, w samym skrzyżowaniu drugim Męczenników Majdanka Krańcowej znajduje się no, market handlowy. W dalszej części jest to teren targowiska. Następnie na samym końcu funkcjonuje parking. W naszym planie miejscowym jest to teren usługowy, ze znaczeniem, że są to usługi nieuciążliwe. W katalogu usług no, mamy dosyć szeroki. Mogą się tu zarówno znaleźć w przyszłości, hipotetycznie, dlatego że to, co w tym momencie funkcjonuje, jak najbardziej tutaj plan kontynuuje tą funkcję. Jest wyznaczona linia zabudowy, są wyznaczone parametry dla potencjalnej przyszłej zabudowy, 2 kondygnacje nadziemne do 10 metrów wysokości. Są wyznaczone miejsca postawy, odpowiednia liczba miejsc postawy, którą trzeba spełnić dla przyszłej zabudowy. Mamy określony procent zabudowy, powierzchni biologicznej czynu i w tym momencie zarówno targowisko, jak i ten budynek usługowy mogą funkcjonować tak, jak obecnie funkcjonują.
Natomiast jeżeli w przyszłości pojawiłaby się potrzeba choćby nawet zbudowania zawieszonego targowiska, czyli obiektu usługowego, handlowego, to wówczas na podstawie projektu planu musiałby on spełniać właśnie te parametry, o których mówiłam, czyli wysokość dwóch kondygnacji, powierzchnię biologicznie czynną, procent zabudowy na poziomie 70%. Może jeszcze nawiążę tutaj do miejsc postojowych. Powiem, że też to stwarza zawsze duże, gorące dyskusje. W całym projekcie planu obowiązują wskaźniki parkingowe i dla zabudowy wielorodzinnej jest to przelicznik 1,3 miejsca postojowego na jedno mieszkanie oraz dodatkowo wprowadziliśmy taki zapis o dodatkowych 10% miejsc postojowych, takich ogólnodostępnych, zrealizowanych nie w garażach podziemnych, tylko na powierzchni terenu, co w sumie daje przelicznik 1,43 na jedno mieszkanie. I z mojej strony to byłoby na razie tyle i czekam na Państwa pytania. Dziękujemy bardzo za prezentację rozwiązań projektowych planu miejscowego. Przechodzimy teraz, Szanowni Państwo, do drugiej części naszego spotkania, do części, w której Państwo mogą zadawać, bardzo prosimy o zadawanie pytań do naszego zespołu projektowego. Przed zadaniem pytania prosimy jeszcze o przedstawienie się w celu zaprotokołowania. Proszę Państwa, zapraszam do dyskusji.